Szanowni Państwo, mamy już sporą wiedzę na temat funkcji trygonometrycznych, zatem zajmiemy się w tym zadaniu równaniem trygonometrycznym. Jak być może Państwo zauważyli w szkole, znaczna część matematyki polega na rozwiązywaniu równania nierówności. Większość szkolnych zadań z geometrii na przykład też tak czy owak sprowadza się do rozwiązywania pewnych równań, gdzie na przykład mamy po jednej stronie pole trójkąta, po drugiej stronie pole tego samego trójkąta wyliczone inną metodą, która jest wielkości jakiś bok, wysokość, kąt jest nieznany i wyliczamy ją, rozwiązując pewne równanie. Tak więc, proszę Państwa, nie jest zaskakujące, że i w trygonometrii będą nam się pojawiały równania. Dla przykładu zobaczymy, jak rozwiązać następujące stosunkowo proste równanie trygonometryczne. Cosinus 4x równa się minus 1. Proszę Państwa, dobrym zwyczajem jest rozpocząć rozwiązywanie każdego równania od poczynienia odpowiednich założeń. W tym przypadku jest z tym łatwo, ponieważ kosinus dowolnej liczby rzeczywistej jest dobrze określony. Mówiąc bardziej precyzyjnie językiem matematycznym, dziedziną funkcji kosinus jest zbiór liczb rzeczywistych. Zatem skoro dowolną liczbę można umieścić pod kosinusem, zatem 4x może być czymś zupełnie dowolnym, zatem to samo można powiedzieć o x. Założenie jest proste, x może być dowolną liczbą rzeczywistą. Umówmy się, że nie wykraczamy poza zbiór liczb rzeczywistych. Ci z Państwa, którzy znają jakieś inne liczby, są proszeni o chwilowe powstrzymanie się od pytania, jak takie równanie rozwiązać w takim przypadku. Jest to również rzecz do zrobienia, ale nie tym się będziemy teraz zajmować. Proszę Państwa, jak rozwiązać to równanie? Jednym ze sposobów jest na przykład skorzystanie z wykresu funkcji kosinus, który możecie Państwo zobaczyć tutaj. Oczywiście tutaj nie mamy funkcji cosinus x, mamy funkcję cosinus 4x, tak? Więc należałoby zobaczyć, jak wygląda wykres funkcji cosinus x, 2x, 3x, 4x dla różnych takich stałych cosinus k razy x. Nie jest to nic trudnego oczywiście. Odczytując na przykład z wykresu, możemy zauważyć, że żeby cosinus 4x był równy minus 1, to 4x może być równe na przykład pi. Ale proszę Państwa, to nie koniec historii, tak? Wiemy, że kosinus pi jest równy minus 1, ale wiemy też, że kosinus jest funkcją 2pi okresową. Funkcją okresową o okresie 2pi. Zatem, jeśli dodamy do argumentu kosinusa dowolną wielokrotność liczby 2pi, to wartość kosinusa się nie zmieni. Co to oznacza? Że jeżeli do pi dodamy 2pi, 4pi, 6pi, bądź też minus 2pi, minus 4, minus 500pi, cokolwiek tego typu, to również wartość kosinusa się nie zmieni. Tak więc, należałoby dopisać tutaj na przykład coś takiego, dodać 2k pi, gdzie k jest liczbą całkowitą. Podzielmy, proszę Państwa, teraz stronami przez 4, otrzymujemy rozwiązanie, czy właściwie ogólną postać rozwiązania, bo to jest cały zbiór rozwiązań, jest nieskończenie wiele rozwiązań tego równania, ale wszystkie one są liczbami postaci pi czwartych, dodać k pi przez 2, gdzie k jest całkowite. Tak więc, proszę Państwa, zadanie jest rozwiązane, jednak to nie koniec naszych zmagań z tym równaniem, ponieważ chciałbym Państwu uświadomić jeszcze jedną rzecz. Ten zapis, który tutaj widzimy, x równa się pi czwartych plus k pi przez 2, gdzie k jest całkowite, to jest pewnego rodzaju skrót myślowy. Gdybyśmy chcieli zapisać to samo zgodnie z prawami logiki w sposób w pełni formalny, napisalibyśmy lub powiedzielibyśmy mniej więcej coś takiego. Liczba x jest rozwiązaniem wyjściowego równania wtedy i tylko wtedy, gdy, uwaga, istnieje taka liczba k całkowita, że x da się zapisać jako pi czwartych plus k pi przez 2. Innymi słowy, nie widać tutaj w tym zapisie kwantyfikatora szczegółowego, istnieje, ale on jest tu schowany, tylko po prostu zapisałem to zwykle w taki sposób. Powtórzę raz jeszcze, co oznacza ten zapis. On oznacza, że liczba x jest rozwiązaniem wyjściowego równania, gdy istnieje taka liczba całkowita k, że x jest równe pi czwartych plus k pi przez 2. Ale oczywiście taki sposób wysławiania się i zapisywania jest długi, troszkę kłopotliwy. Wygodniej jest użyć zapisu k należy do zbioru liczb całkowitych w nawiasie. Tak jest po prostu krócej. Ale pamiętając, co to dokładnie oznacza. A to oznacza, że jest nieskończenie wiele rozwiązań tego równania. Są to wszystkie liczby tej postaci, gdzie k jest liczbą całkowitą. Dziękuję bardzo.